Witam wszystkich, tutaj Szrank. W tym filmiku chciałbym powiedzieć Wam na temat moich przedmiotów. Życzę miłego oglądania. Tą rezonującą furię kupiłem ostatnio. Zapłaciłem za nią 2 miliardy. Warta jest trochę ponad 2 miliardy. Mimo to, że zapłaciłem za nią tyle, ile jest mniej więcej warta, jest to bardzo dobra inwestycja, ponieważ nadal tego typu rezonujące furie są rzadkością na domu aukcyjnym. Jest ona bardzo dobrą bronią, ponieważ posiada gniazdo, wysoki bonus do broni krytycznych oraz plus 0,25 ataków na sekundę. Włócznia ta jest moim dropem z początków patcha, który ulepszył legendy. Jest to bardzo dobra broń. Posiada bardzo wysokie obrażenia oraz bardzo wysoki bonus do obrażeń krytycznych. Posiada również miejsce na klejnot. Mimo, że nie posiada kradzieży życia, nie stanowi to problemu. Przy moim DPS-ie 3% lifesteala z pasywa wystarcza. Nawet elity z reflektem nie stanowią zbyt dużego zagrożenia. Broń tą kupiłem przed ogłoszeniem dodatku do Diablo 3 Reaper of Souls. Zapłaciłem za nią 2 miliardy. W tamtych czasach warta była ponad 2,5 miliarda. Nadal jest to bardzo dobra inwestycja, ponieważ do dziś broń tego typu jest rzadkością na domu aukcyjnym za złoto. Jest to bardzo dobra broń, ponieważ posiada bardzo wysoki DPS. Posiada również gniazdo oraz dobry bonus do obrażeń krytycznych. Posiada również dobry bonus do siły oraz bardzo wysoki bonus do kradzieży życia. Buty te kupiłem przed ogłoszeniem dodatku do Diablo 3 Reaper of Souls. Zapłaciłem za nie 800 milionów. W tamtych czasach warte były ponad 1,5 miliarda. Buty te posiadają bardzo wysoki bonus do siły oraz bardzo wysoki bonus do witalności. Posiadają również bonus do szybkości poruszania się. Dzięki temu wystarczy mi tylko leksyjny, by posiadać bardzo wysoki całkowity bonus do prędkości poruszania się. Spodnie te kupiłem przed ogłoszeniem dodatku do Diablo 3 Reaper of Souls. Zapłaciłem za nie 300 milionów. Wtedy były warte ponad 500 milionów. Nadal są bardzo dobrymi spodniami, ponieważ posiadają 9% szybkości ataku, wysoki pancerz oraz wysoką siłę oraz witalność. Pierścień ten kupiłem przed ogłoszeniem dodatku do Diablo 3 Reaper of Souls. Jest to bardzo dobry pierścień. Zapłaciłem za niego 1,2 miliarda. W tamtych czasach warty był ponad 2 miliardy. Daje on naprawdę bardzo potężny DPS oraz bardzo dużo punktów życia. Jestem bardzo zadowolony z tego pierścienia i była to jedna z moich najlepszych inwestycji. Pas ten kupiłem przed ogłoszeniem dodatku do Diablo 3 Reaper of Souls. Zapłaciłem za niego 800 milionów. W tamtych czasach warty był ponad 1,5 miliarda. Do dzisiaj jest to bardzo dobra inwestycja. Daje on naprawdę potężny DPS oraz duży bonus do punktów życia. Pierścień ten kupiłem przed ogłoszeniem dodatku do Diablo 3 Reaper of Souls. Zapłaciłem za niego 700 milionów. W tamtych czasach warty był ponad 1,5 miliarda. Do dzisiaj jest to bardzo dobra inwestycja, ponieważ pierścień ten daje naprawdę potężny DPS. Z tych karwaszy jestem bardzo zadowolony. Posiadają wysoki bonus do siły, wysoki bonus do witalności, wysoki bonus do odporności na obrażenia fizyczne, bardzo wysoki bonus do odporności na wszystkie żywioły, bonus do pancerza oraz bardzo wysoką szansę na trafienie krytyczne. Jestem z nich tym bardziej zadowolony, że udało mi się je wykraftować za około 50 próbą. Te wieczne rządy nieśmiertelnego króla kupiłem przed ogłoszeniem dodatku do Diablo 3 Reaper of Souls. Zapłaciłem za nie 2 miliardy. W tamtych czasach były warte trochę ponad 2 miliardy. Ta inwestycja była dobra, ponieważ tego typu wieczne rządy nieśmiertelnego króla były rzadkością na domu aukcyjnym za złoto. Więc mimo, że zapłaciłem za nie tyle, ile były warte, jestem z tego powodu zadowolony. Posiadają bardzo wysoką siłę, bardzo wysoką witalność oraz ponad 300 bonusowego pancerza. Rękawice te kupiłem przed ogłoszeniem dodatku do Diablo 3 Reaper of Souls. Zapłaciłem za nie 1 miliard. W tamtych czasach warte były ponad 2 miliardy.
Do dzisiaj jest to bardzo dobra inwestycja, ponieważ są to jedne z najlepszych rękawic na świecie tego typu, jeśli weźmiemy pod uwagę siłę, witalność, szybkość ataku. Rękawice te nie dość, że posiadają dodatkową witalność, to dają bardzo gigantyczny DPS. Amulet ten wykraftowałem bardzo dawno temu. Posiada bardzo wysoki bonus do szansy na trafienie krytyczne oraz bardzo wysoki bonus do obrażeń krytycznych. Posiada również bardzo wysoką siłę oraz duży bonus do obrażeń. O ile miałem bardzo duże szczęście z naramnikami i skarwaszami, o tyle mam bardzo dużego pecha z amuletami. Do dzisiaj wykraftowałem ponad 1500 amuletów i ani razu nie udało mi się wykraftować trifekty. Na starcie chciałem powiedzieć, że wiem, że barbarzyńca powinien kraftować naramniki witalności zamiast naramniki siły, ale na początku patcha z tymi itemami wykraftowałem dla zabawy 20 naramienników siły i wśród nich znalazły się te wypasione naramienniki. Do dzisiaj próbowałem wykraftować kilkaset naramników witalności, ale żadne z nich nie były podobne do tych. Naramniki te posiadają bardzo wysoki bonus do sił oraz bardzo wysoką witalność. Dodatkowo posiadają bonus do odporności na obrażenia fizyczne oraz wysoki bonus do odporności na wszystkie żywioły. Dodatkowo posiadają ładny bonus do pancerza. Hełm ten kupiłem przed ogłoszeniem dodatku do Diablo 3 Reaper of Souls. Zapłaciłem za niego 2 miliardy. W tamtych czasach był warty ponad 3 miliardy. Do dzisiaj jest to bardzo dobra inwestycja. Mempo to posiada 5% szansy na trafienie krytyczne, 9% szybkości ataku oraz bardzo wysoki bonus do siły. Posiada również wysoki pancerz. Tego kamienia Jordana używam, kiedy zabijam Ubery, ponieważ nie potrzebuję ich spowalniać. Używam go również, kiedy farmię na przykład z Wizardem, który używa Frosnowy. W takiej sytuacji nie potrzebuję obrażeń od zimna, więc ten pierścień sprawdza się znakomicie. Tego kamienia Jordana używam, kiedy farmię solo, ponieważ obrażenia od zimna przydają się do spowalniania uciekających elit oraz goblinów. Ten pierścień posiada obrażenia od zimna, dlatego bardzo przydaje się do zabijania uciekających elit oraz goblinów. Zbroi tej czasami używam do zabijania bossów na czas. Posiada bardzo wysoki bonus do siły oraz wysoki bonus do witalności. Posiada również bardzo wysoki bonus do obrażeń przeciwko demonom. Butów tych czasami używam do zabijania bossów na czas. Posiadają wysoki bonus do obrażeń od trucizn oraz wysoki bonus do siły oraz witalności. Na co dzień jednak używam raków, ponieważ w większości sytuacji sprawdzają się lepiej.